Elo w dziewiątym odcinku Tika Vice City. Na początku omówimy rzeczy, przedmioty, które dostajemy po ukończeniu danej misji. Znajdują się one w naszych dwóch safe house'ach, w Starfish Island i Ocean Beach. Zaczynajmy. Ale przedtem pokażę wam mój nowy samochód z autografem Chucka Norrisa, a oto jego parametry. Kupiony za 353 czwarte korony boliwijskich. Lakier to mieszanka białej farby plakatowej oraz spermy. Opony z chłuba buby, a paliwo z końskich odchodów. Dają niezłego kopa. Dobra, wsiadamy w nasz niemarkowy wózek i jedziemy pod rezydencję. Ale drift jak w Need for Speedzie. O, widzę pieniądze z mojej drugiej pracy. Polega ona na sprzedawaniu kratek do konfesjonałów. Miła i pożyteczna praca. Polecam, Tommy Vercetti. Zobaczymy jeszcze, co się zmieniło w Willi, gdy mamy 100% ukończenia gry. A oto odpowiedź. Możemy wzywać do siebie gości, którzy będą za nami łazić. No chodźcie do tatusia. Synki, synki, kto was spłodził? A tak jak wcześniej wspomniałem o zmianach po określonych misjach, te puchary dostaniecie po ukończeniu jazdy w Hyman Memorial Stadium. A ty mi co tu fakera pokazujesz, zaraz będziesz miał go w dupie. Dupszot. Zobaczmy teraz kolejną nagrodę za ukończenie gry na 100%. Pójdźmy do kwatery dowodzenia. Łołołooo, ktoś na schody nałożył bigosu, co prawie doprowadziło do chaosu. A propos nagrody, zobaczcie na strój o nazwie Franki, jest to bonus za ukończenie gry na 100%. Zwróćcie uwagę na napis na koszulce, po przetłumaczeniu tekst brzmi: ukończyłem GTA Vice City na 100% i wszystko co dostałem to ten świński t-shirt, hehe. W 100% popieram te słowa. Zmienię kamerę w celu poprawy widoku. No i tak to gówno dało, przenieśmy się do Ocean Beach. Łołołooo, jak się zagalapowałem, aż we łbie kręci. Tak samo jak w dzieciństwie na łyk pierwszego browarka. O kurwa, ale się pozmieniało. Kiedyś tyle dziwek się tu ruchało. Pewnie moja stara przegoniła tą hołotę. Na górze znajdziemy kolejne przedmioty. Bonusy, otrzymywane po misjach. Te przedmioty będziecie mieli po zebraniu wszystkich ukrytych paczek. Na dodatek dostaniemy helikopter Sparrow na tyłach Willi, czołg niedaleko lotniska Escobar oraz Hunter również niedaleko lotniska Escobar w Fort Baxter Air Place. Zobaczcie na tą nagrodę na moim panoramicznym LCD-ku. Jest to nagroda strzelca miesiąca, którą otrzymujemy po misji El Tirador, gdzie strzelaliśmy do postaci z Grand Theft Auto 3. Aż ślinka pociekła. A taka informacja nie na temat, jest to przedostatni odcinek serii Tajemnice i Ciekawostki w Vice City. Co będę robił potem? A chuj wie co, pożyjemy, zobaczymy. Jeśli nie solucja, to kolejna seria, ale Tajemnic i Ciekawostek w Vice City Stories lub Liberty City Stories, nie przegapcie tego. A na ekranie mamy rozwaloną paczkę z kokainą. Ach, będzie czym oddychać. Natomiast tu mamy beczki z rumem albo z inną oranżadą, które dostaliśmy po ukończeniu misji Uphilla. Poznaliśmy już wszystkie bonusy, dodatki otrzymywane po przejściu misji, to teraz przechodzimy do standardowych ciekawostek lub tajemnic. A ten plakat to parodia, zamiast Vice City powinno być Normandia. Ale we łbie kręci. Wczoraj było ostry melanż u Zochy Maryny, zaokrąglając to, moja ciotowata ciocia. No a tutaj jak zwykle rozpierducha. I jak kiedyś mówiłem, tam gdzie rozpierducha, tam i ja. To się w kopule nie mieści, żeby ciągle się bezsensownie napieprzać, ale później przegonię tą gówniarską dzieciarnię, wezmę mojego shotguna i porobimy piw paw trzaska waaa. Spójrzcie na napis, Shaft Hot Dogs, The Taste of Real Men's Meat. Drugie zdanie oznacza, prawdziwy smak mięsa mężczyzny. Po tym zdaniu możemy się jedynie domyślać o co chodzi, ale slogan o nazwie Shaft daje nam dużo do zrozumienia. Otóż słowo Shaft odnosi się do penisa. Nie pozostaje mi powiedzieć nic innego jak, wpierdalamy obiadek. Poproszę kanapkę z kutacha. Plusk mniask plask trzask mniam. No nie wierzę własnemu żołądkowi, ja zaraz gniełoniakiem, który był w hot dogu, a na dodatek tam była swoista biała substancja znana każdemu, nawet małemu mężczyźnie, zastępująca ketchup. Biegnijmy z ręką w gębie do następnej ciekawostki. Ale jeszcze wcześniej zobaczcie na sklep o nazwie Gash, ten sklep występował również w San Andreas pod nazwą Z.I.
P, bo została zmieniona, dobra, ja lecę na posiedzenie, bo wypróżnię to drogą odbytową, przyszykujcie się na następną ciekawostkę. O, takie są skutki picia nalewki i żądania od babci dolewki. Kurde, jeszcze muszę zetrzeć odciski palców z kierownicy, bo to nie firmowy wózek mojej babki. Oczywiście pożyczony, ale trzeba się ubezpieczyć. Ujrzyjmy za chwilę ciekawy napis z przesłaniem, a jednocześnie ciekawą ofertę. A na przyszłość wyłącz gadu gadu, jak oglądasz filmy. I am fucking Jasnowic. Przed oczyma macie ciekawy tekst, po polsku brzmi: Hooker odnosi się do prostytutki. Tekst niżej informuje nas, że wszystkie pokoje są dostępne i poświęć mi godzinkę na rozmowę z kierownikiem. Krótko mówiąc, ruchańsko z dziwką. No dobra, będzie gorąco, aż mi stopniowo drucik staje ruchem jednostajnie przyspieszonym na myśl o spotkaniu. Na dodatek jeszcze wyrzutnia rakiet na podgrzanie atmosfery. No czuję się lepiej niż po zakupie przecenionych w Biedronce płatków śniadaniowych plus plastikowa łyżeczka gratis. Życzcie mi ładnej dziwki. Zaraz kolejna ciekawostka. Hech, zaraz będą takie fajne kółeczka. Tym razem postanowiłem ruszyć dupę i wrócić do mojej rezydencji, ale nie po to, żeby wziąć paczkę chipsów z Lidla, lecz wróciłem do garażu, w którym trzymam te cudeńko wygrane w Heisman Memorial Stadium. Ale po co? Spójrzcie na maskę. Napis Pets Overnight było reklamowane w GTA 3, ale w postaci strony internetowej. Jednak w czasach, kiedy toczone jest GTA Vice City, nie było internetu, bo akcja jest toczona w latach 80., więc tworzy się sprzeczność. No w sumie to nie jest adres tej strony, bo nie ma dopisku .com, ale jestem pewien, że właśnie o to chodziło Rockstarowi. Co ciekawe, gdy wejdziemy na tą stronę w realu, to rzeczywiście wyświetli się strona Pets Overnight. Co ciekawsze, ta strona została zaprojektowana przez Rockstar Games. Chcecie dowody? Jak tak, to idźcie nad jezioro. A tak na poważnie, to gdy klikniemy na pozycję Sign lub Legal Stanagment, to automatycznie zostajemy przekierowywani na stronę Rockstaru. Ale zresztą zobaczcie sami. Jak widać, to jest strona twórców gry. Po kliknięciu Legal Statement również jesteśmy przekierowywani. Możemy tu trafić również ze strony Rockstara, klikając GTA 3 i Pets Overnight. Pets Overnight było podane w GTA 3 właśnie w postaci strony www. Czy w GTA można mieć niezniszczalny wózek bez używania modyfikacji? Owszem, ale trzeba będzie cofnąć się w czasie aż do momentu misji Anioł Stróż. Wchodzimy w te różowe kółeczko. Po wdepnięciu nie rozmawiamy z tym nieumytym przyczłapem, który zleca nam misję. Następnie zabieramy tą cienko fujarę, po czym przyjeżdża ten asfaltki pedał, a zaraz kogo to samochód? Siejma Tomi, fajny wózek mam, no nie, ty kurwo, to moje auto, nie udawaj takiego do przodu, bo ci tyłu zabraknie. Przeczytałeś to z tyłu płatków śniadaniowy? Wiesz co, poznałem twoich rodziców, serio, bardzo mili panowie. Nie tak jak ty, ty wygięty drucie, ciągaj druta z Bobo Fruta, fajne gacie, potacie? Następnie rozmawiamy z Diazem. Siejma Tomi, jak tam, pomożesz nam? Coś się mnie pytałeś, czy mam odpowiedzieć? Chyba spadłeś z wierzby, gadasz bez sensu. Następnie zamiast iść na górę, pożyczamy admirala, ale jak widać jest zamknięty, dlatego zabijamy Diaza, po czym możemy bezproblemowo wsiadać w nas niezniszczalny wózek. Nie przejmujcie się tym, że misja jest nieudana. No i już możemy się cieszyć nieśmiertelnym wozem, pora przeprowadzić test. Użyjmy mocniejszego kalibru. Jak widać, wózek jest niezniszczalny. Nie pomaga również piła motorowa, jak i wybuchające kloce. To by było na tyle. Przed wami ostatni odcinek. Nara i pozdro.